Kapiofaja zaginął. Takie nagłówki we włoskich gazetach pojawiły się tuż po tym, kiedy Kapiofaja osiągnął swój niewątpliwie jeden z większych sukcesów, kiedy wygrał on Puchar Włoch z Parmą. Wydawało się, że po wygraniu tego turnieju Kapiofaja skupi się po prostu na innych celach na Lidze Europy, na Lidze Włoskiej. Niestety po tym meczu finałowym Kapiofaja zniknął. Wszyscy zastanawiali się, gdzie znajduje się ten wybitny polski szkoleniowiec. Wielbiciele teorii spiskowych wieszczyli, że po prostu Kapiofaja się wypalił. Że Kapiofaja stracił jakikolwiek zapał do futbolu. Że jego miłość do futbolu po prostu wygasła. Nic bardziej mylnego. Kapiofaja oczywiście po wygraniu tego trofeum dość niespodziewanie wypalił się zawodowo. Udał się on w samotną tułaczkę po świecie. Żeby odnaleźć dawnego siebie oraz odnaleźć dawną pasję, która go przez tyle lat inspirowała. I teraz możemy dumnie ogłosić, że Capio Faja powraca. Ostanował on podjąć wyzwanie, którego żaden szanujący się trener nie dał rady, by się podjąć: Capio Faja poprowadzi drużynę Januszy. Nawet no moi drodzy, nowe FC, nowa kariera, ale ten sam, stary, sprawdzony, jakże utalentowany Capio Faja. Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kapio, gdzie zaczynamy w karierę menedżerską. No jakby trochę mojego własnego klubu. Jak mogliście zobaczyć w zapowiedzi. Kapie Faja podjął się wyzwania, którego nikt o zdrowych zmysłach by się nie podjął. Mianowicie poprowadzi on drużynę Januszy. No ale o co chodzi? No tak drużyna Januszy tak agresywnie brzmi. Nie wiadomo czy to robimy samych Polaków, czy coś. Nie. Otóż moi drodzy, chcę zrobić pewien eksperyment. W którym będę sprawdzał czy da się osiągnąć naprawdę duży sukces. Ściągając się tylko zawodników z wolnego transferu. Dlatego nazwa Januszewce, zaraz ją tutaj w dumnie wpiszę, dlatego będzie się nazywała drużyna Januszewce, ponieważ będziemy wszystkich ściągać za darmo. A jak wszyscy wiemy, za darmo to uczciwa cena. No a więc tak się prezentuje nasza drużyna. Janusze FC, pseudonim Old, boy skrócona nazwa, Janusze Skrót JF. C. No i jak widzicie, moi drodzy, naszą przygodę zaczniemy w EFL League 2. Siedziba drużyny Januszy jest zlokalizowana w którejś części Londynu. Tam jest od cholery tych klubów, także pasuje. Także wybieramy EFL League 2. Zastąpimy Accrington naszym rywalem. Będzie nasz stary, dobry znajomy Salward City. No i czas na tworzenie herbu. Także dajcie mi chwilkę, już się tym zajmujemy. Nie mogło być, moi drodzy, inaczej. Patriotycznie biało-czerwona koszulka podstawowa, czerwona koszulka wyjazdowa, trzeci strój. Taki żółto-czarny trochę od... Tego nosacza, ale czarne, tak ładnie mi się tu prezentowało. No i strój bramkarza, oczywiście czarny. No i stadion też budżetowy, oczywiście, no bo to jest drużyna Januszy, no gdzie tu wydawanie pieniędzy na stadiony. No więc w porządku, moi drodzy, tak się prezentuje nasz zespół. Jak na razie mamy tutaj dobrych w miarę wychowanków. Zespół to jest młody, jak widzicie, sukcesy ogólnie średnie, niskie, w, wszędzie raczej średnie, bo ekspozycje marki wydaje mi się, że tam, chociaż tu zrobimy może niskie. Sukcesem międzynarodowe niskie, no bo nie mamy z czego. No i oczywiście, budżet bardzo skąpy. Jak na Januszu przestało, tylko milion y, funtów. Zresztą się pewnie zmieni na dolary. Na, na, na funty to mam milion dolarów, ale wiecie o co chodzi. Budżet skąpy, no i będziemy szukać tylko i wyłącznie na rynku y, właśnie wolnych zawodników. Także jedziemy do ustawień kariery. Transfery oczywiście aktywne, scouting włączony. Zrobimy oczekiwania zarządu pobłażliwe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nawet widzę, że mamy takie fajne opcje. Możemy sobie wybrać jakoś młodzieży. Pełen potencjał. Okreś poziom zawodnicy będą grać na najwyższym poziomie, jaki mogą osiągnąć. O, proszę. Czy efekt wiatru. Jezu, tu jest coś takiego jak efekt wiatru? Nie, no, efekty połączone ten. Plany treningowe, ustawienie domyślne. A, już mogę ten. Nie no, ustawienia domyślne, ręczny plus automatyczne rozgrywanie ćwiczeń treningowych wyłączone. Tempo rozwoju seniorzy, szybkie rozwoje młodzieży. Ej, potestujemy tutaj sobie. Oczywiście transfery aktywne, e, negocjacje transferowe domyślne, luźne, scouting. To wszystko tutaj było... Jezu, oni coś... Oni coś tutaj zrobili innego. Waluta oczywiście bierzemy, funty. No i co? Akceptujemy, lecimy. Moi drodzy, zaczynamy nową przygodę. A wy pamiętajcie, że jeżeli podoba wam się taka seria, podoba wam się taki pomysł, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić następnych materiałów oraz zostawcie oczywiście łapeczki w górę. Jak widzicie, Capiofaja po, po pewnej swojej personalnej podróży Ciut się zmienił. Tak się obecnie prezentuje. Schód dorobił się okularów, poczernił włosy. No i tak to moi drodzy wygląda. Witamy w nowej karierze, tutaj trochę będzie tych zadań. E, dobrze, plany treningowe. Czy coś tu mogę zrobić? Pełne skupienie na szkoleniu. E, będzie aktywny, gdy żaden próg automatycznie zostanie przekroczony. A, czyli tu sobie mogę zrobić OK, Tu plan treningowy, no tu możemy teraz zmieniać. Trochę tak dziwnie wyglądają ci chłopcy, ale OK. Oczywiście klasycznie tutaj zrównoważony dla, e, 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 dla ławki i rezerw dla ławki rezerwowych oczywiście pełne skupienie na szkoleniu. Tak to będzie wyglądać. Muszę jeszcze zobaczyć. Utwórz domyślny, o Jezu. Dobra, jakie mamy cele? Zaufanie zarządu 80. Rozwój młodzieży w ciągu dwóch sezonów do nam i nie robi pierwszej drużynie. 30% meczu. Dobra, mam dwa na to sezony. Wygr wymagamy 5 meczów wyjazdowych. Dobra. Wypracuj 1 250 000 ze sprzedaży juniorów. Spoko. włączy do walki awans i e Emirates. Cup i jedna 1.8. okej, okay. także, także w miarę normalne te, e, te cele. Dobra, Ustaw ustawienia domyślne. Taktyki. A, czyli tutaj możemy grać skrzydłami, tiki taka, pressing, autobus. No, na razie zróbmy standardowy. No, jakby. Zobacz zadania scoutingu. Mam jeszcze zadania. A, no to tak. No to, Zobaczcie, przede wszystkim trzeba będzie ustawić trochę inaczej, no bo tylko interesują mnie oczywiście zawodnicy. O, no właśnie, któremu kontrakt wygasa za darmo. Ja już widzę, że pierwsze co będziemy musieli zrobić, to jakiegoś bramkarza, Także zaraz sobie. Przejdziemy do tej listy. Podstawy, co mi da, ta, taktyka podstawowe, tylko co tutaj. Dobra, od góry zaczynamy. Co mi da podstawowy? Yy, najwięcej podstawowy. Prrr, o, cholera. Podstawowy mi jakby mało daje, ale znerfili tego podstawowego tej. Dobra, na razie niech będzie, jak będziemy mieli oczywiście tutaj już jakieś pieniążki, no to oczywiście się zapoznamy. Raport ze szkół juniorów, to też, co mnie oczywiście interesuje na każdym początku kariery. Yy, U Billy Hopkins, i mi się wydaje, że ja już go. O, czekajcie, tutaj młodzież widzę. Bardzo mi się udała, jak na razie. Dobrze, dobrze, tylko tutaj mam 15-latków, ale tak, na pewno, na pewno od pana Hopkinsa sobie weźmiemy. Już go przeniesiemy do drużyny seniorskiej oraz Gibril Ba. Czy Ty możesz ewentualnie jakąś pozycję tutaj? Bo o Jezus Maria, bo nie mam oczywiście na SPO tutaj. Okej, okay, możesz na prawego pomocnika albo na lewego pomocnika, to będziesz miał lepszą, słabszą nogę. Więc ja Cię wezmę na lewego pomocnika tutaj. Oczywiście. Niech tak będzie. Rozwijaj się, jak będziesz Jak już będziesz miał lewego pomocnika, to oczywiście cię tutaj wezmę. A tutaj no muszę szkolić tych młodych na razie. Jezu, ja ich mogę szkolić na każdą. Co tu się stało? Kurwa, że to tak. Aha, bo on ma trzy pozycje i na każdą... O, dobra, czekajcie, to jest coś nowego. To jest coś nowego. Niech będzie schodzący napastnik, bo tu mogę już na każdą pozycję, na której on może grać, ale jaja. Dobra, dobrze. Tak to wygląda. No oczywiście tutaj potem się pozbędę wszystkie, ale na razie chcę parę słów wstępu, oczywiście skałc i GST, to wszystko wiadomo. Nie podoba mi się to na razie nowe menu ja już byłem przyzwyczajony. Turniej młodzieżowy się już rozpoczął, okej. Okay, okej, okay. czyli możemy sobie... Aha, bo to będę miał... Dobra, kurde, pierwszy mecz młodzieżowych. Eee, Winter, SPO, LS, diabino, dobra. Tak, 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 tak to na razie wygląda, tak to, tak to musi być. Ja tylko zmienię stroje, bo oczywiście... Ole się dopasowaliśmy. No dobra. Świercz no to co, no to gramy? Jakiś turniej młodzieżowy, gramy? Tryb Rush! To jest w ogóle, ja nie chciałem grać, ale zagramy, no dobra, no jak już jesteśmy, no to co mam innego zrobić? Nie było spalonego jest gile. Spokój, opanowanie! Janusze! Janusze! Janusze wychodzą na prowadzenie! Dobrze, ale ja nie wiedziałem, że coś takiego. Coś takiego od razu dostaniemy. No ale dobrze, jeżeli to ma pomagać rozwojowi mojej młodzieży, no to oczywiście, że tak. Roland, Roland, uderz! Mamy 2-0, mamy 2-0, mamy 2-0. Winter is coming! Ale to jest fajne, ale to jest, Jezu, to jest najlepsze IEFC, jakie wyszło. Dużej konkurencji, kurwa, nie mieli, ale to jest najlepsze IEFC, jakie wyszło. Dobra, trzeba się skupić, trzeba wygrać ten turniej. Go laco, 4-0! Co ja tu robię? O nie, o nie, o nie, o nie, straciłem bramkę, Fleetwood strzeliło. O nie, o nie, no nie, no jak to tak? Jak to tak? Kurde, miał być pięknie 4-0, będzie 4-1. No ale wygrywamy! Jakiś ćwierdzinał turnieju Rash, który nagle się wydarzył. Zawodnik meczu, George Gilles. Gilles, cholera wie! Jak to się wymawia? Ale te, te NPC-ty są straszne. Jezu, bo tu są następne mecze. Dobra, a coś się stanie jak wyjdę? W sensie to się przesymuluje ten turniej, czy... Czy mogę? Nie, ja go mogę. Dobra, a gdzie, gdzie tu leci symulacja? Gdzie? Tu kurwa do góry, co to? Kurwa jest, dobra. Dobra, zaraz to sobie poogarniam, bo przecież muszę muszę. Fabricio Romano, co za występ Gilesa? No on już wie, on już wie tutaj, tak? On już tutaj wie, co się, co się dzieje. Jestem pod wrażeniem, oczywiście, że tak. No dobrze, moi drodzy, to co? zaczynamy? Zaczynamy naszą przygodę. Nie wiem co tutaj się dzieje. Ale okej, okay, ale buja. Za chwilkę przejdziemy do transferów, ustawimy sobie jeszcze formację, jak to będzie wyglądać, i lecimy z tym. Ale, ale buja. Dziwne jest, ale buja. No więc, okej, okay, moi drodzy, trochę po chaotycznym początku i wygraniu pierwszego meczu Akademii Rush, co potem zobaczyłem, że możemy tutaj sobie dokończyć ten turniej młodzieżowy. Ja sobie go pewnie dokończę i końcowe rezultaty wam pokażę, jakby na samym. Na samym końcu e, skupiliśmy się oczywiście tutaj również na tej młodzieży tutaj żeby e, zobaczyć naszych, e, nasze najbardziej wschodzące gwiazdy. Jeżeli to pomoże rozwijać naszych zawodników, to jest w ogóle super. No tu mam naprawdę e, Himourana Diabi od 83 do 94 czterech gwiazdki co przynajmniej 5 gwiazdek stuczek. No patrzę na to, na wyzwanie, jakie sobie postawiłem, no to to będzie naprawdę coś fantastycznego, ale jednocześnie sobie przejrzałem zespół i możecie mi pisać w komentarzach, bo ja jestem trochę tu, kurde, pogubiony, jeżeli chodzi o ustawienia, bo zobaczcie, mam bazową formację 4-4-2 i dlaczego moja cała linia pomocy nie pasuje pozycji? I żeby było śmieszniej, uwaga, X-em nie mogę nawet tej, nawet tej pozycji zmienić. Zobaczcie, nie działa. X nie ma w ogóle takiej funkcji, że mogę zmienić z LS-a na PS-a i tak dalej. Co było w poprzednich featuredach. Nie wiem, dlaczego jest to usunięte. I tak jak na przykład zobaczcie, mam najlepszego prawego obrońcę, to on też tutaj nie pasuje na tą pozycję. I ja nie rozumiem dlaczego. Próbowałem tutaj zmienić taktykę. Ustawiłem sobie początkową, jaką tutaj mam, żeby z jednym defensywnym pomocnikiem, tutaj to jest to, co. E, to jest to, co jakby. Ale co się teraz dzieje? Czemu, czemu mi ta taktyka. Czemu mi ta taktyka nie działa? Jest ustawione. I co. Że, 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 co? No, jest wysunięty napasnik. To się zgadza, ale czemu teraz. E, kurwa, co tu się dzieje? Dobra, no, jest wysunięty napasnik. Jest fałszywa dźwiątka. Tak jak grałem tym 442. No, na razie zobaczymy to. O, teraz zadziałało. Zobaczcie. No jest oczywiście Warszawa 4-4-2 boczni pomocnicy. To co grałem na początku i naprawdę gra się e, gra się przyjemnie, ale tutaj może zrobimy e, sposób gry. mogę to zmienić jeszcze czy tak? Czemu nie mogę mu zmienić Co tu się kuwa, dzieje? Czemu ja mu nie mogę zmienić obszaru koncentracji że ja, ja bym chciał, żeby on był zrównoważony. No dobra, mi się wydaje, że w ultimatecie można. Ja nie ogarniam w ogóle jak to działa, no ale dobra, mniej więcej tak to wygląda, tylko moje pytanie jest takie skoro to jest środkowy pomocnik i on ma jakby na środkowym pomocniku formację, no to czemu on nie pasuje? 4-4-2 jest dwóch środkowych pomocników, jest typowo SP, jest LP i PP. Ja jeszcze sobie sprawdzałem z ciekawości, no tak, zapisujemy. Ja sobie jeszcze sprawdzałem oczywiście w drużynie, tutaj w zespole. W ogóle te kawy tych zawodników, co to mi wygenerowało? To nawet nie wygląda jak prawdziwy profesjonalny piłkarz, co to A jest? Dlaczego to tak brzydko wygląda? No powiedzcie mi, to jest facet. Gavin Bailey, to jest facet. Nie wygląda, ale to jest facet. Co się tu podziało nie tak? W angielskiej lidze, zobaczcie, obrońca, który ma 180 cm wzrostu, już nie pomnę o bramkarzu, który ma 183, 170 cm bramkarz. Co to jest, że to jest bezużyteczny grajek? Naprawdę nie rozumiem, no ale dobra, żeby rozwiązać zanim nią Zobaczcie, kluczowy, kluczowy zawodnicy, Evan Brook, doświadczony, 30-latek, może tutaj grać, nam pomoże w pierwszym sezonie i on jest LP. I gra na pozycji LP, a jest niezadowolony ze swojej pozycji. O co tu kurde chodzi, bo nie czaję. Yy, tak samo yy, Harvey na SP, yy, Roberts na SP. Yy, tutaj no jest LS, no tutaj LS, PS, ale oni są na LPPP. Ja nie rozumiem, czemu to nie działa. No więc napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie mogę nic tutaj jakby zrobić, jeżeli chodzi o taktykę. Bo mi pokazuje, że to nie pasuje. Dlaczego to kurwa nie pasuje? Jakby, jakby naprawdę, czemu to nie pasuje? Przecież jest LP. I ja, nawet, żeby zobaczyć, to jest takie głupie, ale żeby nawet zmienić tę pozycję, żeby kliknąć, może odkliknąć, żeby to nie ma, to nie ma być LS, ten, to nie mogę nawet zmienić, żeby to był lewy pomocnik. Ja teraz nie wiem, czy to będzie działać, czy to nie będzie działać. Jak to działa, nie mam totalnie pojęcia. Widać, że są zmiany, ale kurwa, to są zmiany na razie głupie. Przepraszam, no musiałem się trochę wyżyć: no bo latam po tym menu, jak głupi, sprawdzam tutaj, yy, sprawdzam tutaj, co można tak, jakby zrobić. I dalej nie można, jakby, no nic nie można znaleźć. No tutaj mam oczywiście zawodników pierwszych, którzy tam się pewnie pojawią na, yy, na kontraktach. Tutaj yy, obserwowanie piłkarzy. No tutaj już też znalazłem, właśnie, bo ja potrzebuję, mój drodzy, bramkarza. Zobaczymy, czy będę miał budżet w ogóle na któregoś z tych bramkarzy, no tutaj jeden PS, SPO czy tam LS. No ale szukam bramkarza, no przecież ja nie mogę grać z bramkarzem, który jest oceniony na 59 i ma 170, 180 cm wzrostu, no jakby... Jakby się szanujmy, no dobra, zaproszenie na turniej przedsezonowy, no tutaj mamy oczywiście to menu, możemy sobie sprawdzać kapiofaja właściwą osobą, właściwym podejściu, no to jest zrozumiałe. Ale mi się tak nie podoba to menu, w ogóle dlaczego, dlaczego jest tak? Dlaczego jest tak, raporty scoutów? O, dobra, mamy. No, to przejdzie raportu skautów. To jest przynajmniej dobra, że nie muszę klikać, nie? To jest przynajmniej dobre, że nie muszę klikać. Dobra, gdzie jest ten? To mi sprawdzał tych zawodów. Aha, no to to kurwa nie działa. Fajnie, super. Gdzie mam tych zawodników, które obserwowałem? Który się zajmował tymi zawodnikami, które ja obserwowałem? Gdzie to jest? Przy którym skaucie? Przy którym to jest skaucie? Gdzie mam zobaczyć raporty skautów? No, no, chcę to zobaczyć. Chcę, chcę, chcę to zobaczyć. Uwaga, i co? I tak muszę wejść w wiadomości. Y uhm, dobra, czekaj, biuro. Ej, no, moi drodzy, ja, znajdę... ja chcę zobaczyć ten raport. Ja chcę zobaczyć raport tych. Yy, tych piłkarzy. Ja chcę to zobaczyć, gdzie oni są. Gdzie jest ten raport tych darmowych piłkarzy? Gdzie to jest? Przy którym skałcie? Bo teraz. nie, 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 nie naliczaję. Tu mam. Tu mam samych. Yy, Ligi Irlandzkiej, gdzie są moi darmowi piłkarze? Dobra, słuchajcie, podałem się, nie, nie, nie działa to. No, kto by się spodziewał, że EA potrafi coś spierdolić, nie? Przepraszam już za takie słownictwo, no ale no, no sorry. Munir 75, no. Wartość nie jest duża, może nie będzie chciał dużej pensji, chociaż nie wiadomo jaką pensji, no ale dodajmy go sobie. Tu 68, tu 2 miliony, no dodaj, dodaj do listy życzeń. 6600, tu 7700, no szukam jakiejś taniej oczywiście opcji. No tu jest jeszcze jakiś Meksykanin taki dosyć wysoki, który to jeszcze był, to był ten, szuka nowego klubu, no dodaj do listy życzeń, zaraz sobie zobaczymy, no bramkarz to jest na pewno podstawa, ten Ofori też dobrze wygląda, jest dosyć dużo warty, więc dodajmy sobie tutaj do listy życzeń, OK. Ten pan, no on ma, nie on ma niski wzrost, no ten jeszcze Raul Rachnel. Eee, zobaczymy, też go dodam do listy życzeń To teraz tak, teraz trzeba znaleźć listę życzeń Czy to jest dalej tam, gdzie było? Tak jest, dobra eee, Mamy tutaj 6600 Of for... O Jezu, ten chce dużo Kurde, wszyscy ci bramkarze chcą Dużo zarabiać, patrząc na to No tylko nie wiem, jak ja mam Budżet tygodniowy 1700 Ojej, no dobra, no to trochę przesymulujmy No zobaczmy, jak się w ogóle Będzie spisywało, bo Ja tym się najbardziej zastanawiam no, a, Ale w ogóle, czekajcie, bo ja ja pominąłem ten turniej przedsezonowy? Co się stało? O co tu chodzi? Gdzie było zaproszenie? Co, co, tu się kurwa dzieje? który był gotowy? No ten Ba może grać. Na... Ja pierdziele, ale to nie działa. Jak mi się to już nie podoba? On już jest na tej lewej pomocy? Czy, go, czy muszę mu zmienić? To co mi pisze, że to jest gotowe? Gdzie jest w ogóle moje zaproszenie do... Ba gotowy do... No Ba. No dobra. No to mamy... Gibrila Ba. Jest informacja, uwaga. Ba gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Po czym wchodzę w mojego lewego pomocnika, chcę mu zmienić pozycję, to się okazuje, że nie mogę. Dlaczego? Bo jeszcze 13 tygodni mu zostało. Co tu się kurde dzieje? Mija. Ja już nie, 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 nie ogarniam, co się dzieje. Dla mnie to jest w ogóle tak nieprzejrzyste. Dlaczego ja na przykład nie mam. No i zobaczcie, jest ten raport gotowy, gdzie ja mam tych zawodników. Nie, ale ja tu się będę musiał nauczyć od nowa. Menu, przecież. Ej, ale to jest takie nieintuicyjne, to jest takie głupie. Ja w ogóle, czemu ja nie mogłem sobie na przykład. to, co zawsze, czekacie, bo żeby mi nie symulował. Miałem dziś zaproszenie na turniej przedsezonowy, mi to zniknęło. Nie zagrałem w turnieju przedsezonowym w ogóle. Czemu ci w ogóle skupienia nie mają teraz? Jakby mają na zrównoważonym, a nie mają. Co tu się odpierdala. Teraz co? Teraz przepraszam, no bo oni są na no To dobra, zrobimy na skupienie na szkoleniu. Czemu? Prawy po... Co kurwa, ale nie usuwaj mi tego. Co się dzieje? Dobra, ale a nie bo to Diabi, przepraszam. On się miał rozwijać na lewego pomocnika, przepraszam. On już może. No i to już wyglądają solidne statystyki panie Diabi. Dobra, bo myślałem, że to jest ten, no tylko że musi jeszcze poczekać, bo go nie przeniosę do drużyny seniorskiej. No tego przeniosę, tylko na razie niech zmieni pozycję. No tego muszę przenieść, no bo naprawdę wygląda na mega gwiazdę. Dobra, tu mam w ogóle turniej młodzieżowy, który chyba muszę dokończyć, ale ja chcę wiedzieć, co konfigurację tylko kariery. Nie personalizuj klub, tylko ustawienia. Ja nie czaję tego, w sensie ja się denerwuję, bo mi przeminęło, yy, mi w ogóle przeminęło jakby, moi drodzy, totalnie mi kurwa przeminęło to, że turniej przedsezonowy, który zawsze rozgrywałem, żeby sprawdzić taktykę. Nie mogłem się do tego cofnąć w żaden sposób i nie rozumiem dlaczego jakby jakby wow. Jakby totalne kuwa, wow. Ja widziałem, że ja mogłem wybrać tylko to się zawsze potwierdzało w mailu, wybierało mi same, a teraz nawet w mailu kurwa nie miałem turnieju przedsezonowego. Ja nie wiem, ja nie mam żadnego ogrania drużyny. Nie wiem totalnie co się dzieje. To menu jest kurwa strasznie nieintuicyjne, jest kuwa, brzydkie nawet bym powiedział. Fakt, że no jest jakaś różnica, no widać, że coś robili przy tym trybie kariery, ale niekoniecznie to jest zmiana na dobre, no może to jest takie, to jest takie starcze gadanie, ale no tak, no bo co ja mam zrobić, no ja nawet nie mogę sprawdzić potencjału drużyny, bo mi turniej przedsezonowy spierdolił, no to jak ja mam tak, jak ja mam tak sprawdzać, no są tu widzę jacyś zawodnicy, który mi tutaj szuka, no okej, okay, ale no nawet, Jezus Maria. Dobra, czekajcie, ja sobie tylko spróbuję jeszcze. Aha, no i minęło mi, że rachnel też miał. Jezu, nie, to się muszę. Matko jedyna. No dobra, no zaproponuję podpisanie. Oczywiście mnie pewnie nie będzie stać na jego wydatki. No wiem, że chcesz być, tu, ale zobaczcie, on chce 10. Mogę ci dać Spotify Premium na 3 miesiące. Nie, no ja mu nie. Ale czemu ja mam w ogóle 98 tysięcy? No ja wiem, ja wiem, ale czemu ja mam tylko 90. Co tu się kurwa dzieje? Miałem mieć budżet milion. Ja tego budżetu miliona nie mam. Jakieś kurwa wydatki, których nie mogę kontrolować. Na co ja przepierdoliłem w tym momencie milion funtów? Ty, ja nie rozumiem. Albo kariera jest zepsuta w jakiś sposób. Pensje piłkarzy, no dobra. Ale to ja powinienem mieć milion? Tam jeszcze w ogóle chyba była jakaś oferta transferowa, nie? Tam za, za któregoś piłkarza. Jakby... Ja totalnie, absolutnie nie czaję... No tak, no miałem ofertę transferową, którą przegapiłem. Przez to nieczytelne menu. Yy, totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Jakby. Gra mnie o niczym nie informuje. Ja za 6 dni zaczynam mecz. Panie, że teraz mogę przynajmniej wyniki sobie sprawdzić. Ale zobaczcie, ja nawet nie mogę trenować zespołu. O, którzy już tutaj mają i kondycję. O kurde, no to może tak to, tak to, tak to musi działać, no nie wiem. Ja nie wiem, ja gram pierwszy mecz, uwaga, gramy z Chesterfield, pierwszy mecz, trening przed mogę wziąć konferencję przedprasową, ojoj. No dobra, ale to jeszcze będę musiał zrobić tą akademię, dokończyć ten turniej, tak, nie wiem co to daje, ale no spróbuję to zrobić, jakby dobra, ale totalnie nie wiem co się dzieje, przynajmniej są, jest zespół skupiony, tak, jakby dobra. Zespół. Jak chcę zobaczyć, jak teraz mój zespół prezentuje ten skład? Są morale dobre, jest dobre, tylko pozycje się nie zgadzają, nie wiedząc totalnie czemu, ale przynajmniej są szczęśliwi. No są w formie, może to zacznie działać, ale to jest tak nieintuicyjne. Nie wiem, czy w pierwszym sezonie w ogóle jakieś transfery tej porobimy. No może trzeba by było sprzedać jakiegoś piłkarza, na pewno bramkarza jednego sprzedam. Dobra, analiza drużyny przeciwnej. Co mi wyjdzie? No to jest to, co było, tak? Zapisane taktyki, Naylor, dobra, siema. Do statystyk możemy przejść, no oczywiście tutaj nic nie będzie, zapisane taktyki, jak grają, tiki taka, no dobra. Dobra, tak to się prezentuje. Trening przednaczowy, ale to mogę zagrać, tak? Ale ja nie chcę grać, w sensie jakbym mógł to przesymulować, to ok. <śmum> nie, no nie, trening przed, nie, to nie robiłem, no ale na pewno konferencja prasowa, no to to zrobimy, no bo to, to trzeba, tak? Jakby, przepraszam za ten chaos, ale tak ja się do totalnie dostań, nie spodziewałem takich beznadziejnych zmian w menu, że ja nie wiem totalnie co się dzieje. Nie mogę sobie ustawić nawet prędkości eee, O Jezu, teraz... Tak, tak to działa. No dobra, przynajmniej ej, nie ma. Nie ma... Ej, są nowe odpowiedzi. Ty, to jest, to jest coś ciekawego w konferencji. Eee, no dobra, wiadomo, ale to chyba działa na tym samym zasadzie. Nie że te morale tak rosną. Jak wypadnie Roberts. Eee, U mnie... Nie czytam pytań, to, to nic nie zmienia. No, są morale wysokie, drużyna jest jaka jest. Nie, jaka jest. nie wiem, czy... czemu nie, nie zgadzają się pozycje. Może jak się sprzeda i dam nowych, to, to coś się wydarzy. Ale chociaż menu jest takie, że mogę sobie zagrać szybką symulację, tak? Jezus, jak dobrze. No dobrze, moi drodzy, w związku z tym, że to jest pierwszy mecz, morale są dobre, to zróbmy sobie pokaż najlepsze akcje, a resztę oczywiście będziemy symulować. Zobaczymy, jak się gra tą drużyną. Ale jeżeli tak to będzie wyglądało, to naprawdę nie widzę tego. Przynajmniej macie zabawę. Dobra, lecimy. Najlepsza akcja. Jak ci piłkarze wyglądają? Ja pierdolę. Moi drodzy, zaznaczyłem opcję, że mamy pełne wprowadzenie do meczu. Nie wiem absolutnie co daje. Chesterfield kontra Januszewce, debiut nowej drużyny, która powstała na zgliszczach klubu Accrington, którą przejęli bardzo zamożni wie... Zamożni za... no... No Jezu, właściciele, to chciałem powiedzieć. Janusze, nazwa nie bez powodu, żadnych transferów, skąpią na każdych pieniądzach, co zresztą widać po budżecie transferowym drużyny Januszy, ale piękne, patriotyczne barwy z oczywiście zabarwioną polską biało-czerwoną flagą. Zobaczymy jak się spiszą w swoim pierwszym historycznym meczu. Nie było wejścia z tunelu, także to jest tylko po prostu, po prostu taka prezentacja. Dobrze, moi drodzy, pierwszy oficjalny mecz Januszy FC. Zaczynamy. Jak to się potoczy? Mamy pierwszy atak. Mamy Moreya, który tutaj wybiega chyba sam na sam. Jest Morey sam na sam. Dobry strzał, ale broni bramkarz Chesterfield. Ale czy będziemy chcieli dośrodkować? Zobaczymy, jak tutaj to nas wyniesie. Jest Barry. Barry zgranie tutaj do środka. Jest Harvey. Trochę nas wypchnęli. Tutaj jest Dickinson. Dickinson ładnie się tutaj Kręci, znajduje Marej, ale niestety strata piłki. Dickinson biegnie, to jest sytuacja sam na sam, którą wykańcza, to jest prawdopodobnie nasz napastnik. Mamy 1 do 0. Dickinson w pięknych biało-czerwonych barwach ustrzela pierwszą historyczną bramkę dla drużyny. Januszewce. FC Trener się cieszy. To jest w końcu wybitny specjalista. Widać, że nawet bez trudniej przedsezonowego potrafił przygotować drużynę. Czy z że go Gray dogoni? No niestety, to jest fantastyczna przez piłka, ale stracił trochę. Tutaj na przyjęciu Greek na nasze szczęście jest Carr, który przejmuje. Jest szansa na kontrę. Jest Roberts. Roberts, który tutaj gdzieś się wypatruje tej swojej szansy na dobre podanie. To był faul, oczywiście. To był faul na Mareju. No i zobaczymy. Będzie uderzenie z rzutu wolnego. Harvey. Dużej szansy na bramkę nie ma. Podjął się uderzenia. Przynajmniej światło bramki. Chesterfield. Uwaga. Długie doświadkowanie w 89 minucie. Czy Janusze wypuszczą... Zwycięstwo z wrong Greek Myli się w tej jakże kluczowej sytuacji I Janusze FC wygrywają pierwszy historyczny mecz Na boiskach czwartej ligi angielskiej Coś fantastycznego Coś fantastycznego kapitalnie 1 do 0 po bramce po Bramce? Bramce Dickinsona Okej, okay. no dobra Zobacz plany treningowe Plan treningowy tutaj No kondycja na razie jest w miarę dobra Gdzie? czekajcie, następny mecz za... Zrobimy na zrównoważony, no nie powinno się już tak to odbijać. A, czekajcie, bo to muszę dla, dla wszystkich kurwa czemu to znika. Jest tak nie to jest tak głupie. Tamto przynajmniej wszystko miałem pod ręką, wiedziałem co i jak, nie. A teraz to jest kurwa pomieszane, pogubione. No to pomieszanie z pomplątaniem, to jest totalnie. A ile tak naprawdę mam w biurze? pieniędzy. Bieżący budżet 98 tysięcy. a i jak mogę zarobić? No ja bym musiał kogoś sprzedać, nie? No ale to mam ten milion, a jednak tego miliona nie mam, tego nie rozumiem, nie? Jest tu ktoś ciekawy. O! Temu bramkarzowi kończy się kontrakt za miesiąc, chociaż na razie. Kacper chorążka. Również... O proszę, tutaj mamy ciekawe. Rozważę twoją prośbę. No niech będzie, no niech będzie. Dobra. W ogóle zapoznajmy się z naszą główną drużyną tutaj, bo to tylko widzieliście na, na migawkach. Moja drużyna oczywiście prezentuje się następująco: w bramce Long, kapitan Bowen, na prawej obronie Carr, e, potem mamy North, Abbott, Brooks, Roberts, e, Harvey, Barry, Murray oraz Dickinson. Czy tutaj nie oby dwóch mają e, oby mają e, prawe nogi? Tutaj słabsza noga tak samo, czyli mogą tak grać. Dobrze. E, tam chciał. Zagrać Bailey i on pójdzie oczywiście na lewą obronę. Aha, i nie pasuje, nie mogę mu to zmienić. No, to jest piękne, nie? Dobra, niech wejdzie Walker. Tutaj niech może wejdzie Clark, przetestujemy sobie trochę nowych zawodników, dlaczego mój bramkarz może grać na napastniku, no czyli to pokazuje, że nie mam napastnika, ale na razie no, nie mogę opierać się na tym, co, co mogę za darmo wziąć, bo po prostu to nie działa, yy, dobrze, mamy analizę drużyny, yy, 4-2-2-2, tak to wygląda, najważniejsi defensywni, no to już trochę mają, no oni są już ocenieni, dwie gwiazdki, to może tak nie powinienem tak rezerwowo, no ale dobra, dzień meczowy, spróbujemy symulację, jak to wygląda, gramy u siebie, Szybka symulacja, czy tutaj nam to pomoże czy nie, czy wygramy czy odpadniemy, przegrywamy aż 4 do 0. I uwaga, nie mogę wziąć teraz konferencji po symulacji. Ohoho, ho, to jakie morale będą piękne. No niestety Northampton sprowadza nas na ziemię 4 do 0 i to w EFL Cup. Także no, w tych rozgrywkach już nie zagramy. No niestety. Rezerwowi dostali, rezerwowi dostali szansę, nie popisali się, więc czas wrócić do zespołu um, podstawowego oczywiście, wraca Roberts, e, wraca Harvey, e, no Berry zobaczymy jak tutaj się odpocznie, oczywiście tutaj wraca Abbott, e, tutaj zostaje North Bowen, no tak na razie może być, e, ustawię im może tylko, czekajcie żeby tak nie było, bo tu jest trochę tych natężeni, e, natężenie meczów, więc ustawmy sobie taktykę, żeby tutaj im się trochę ta e, kondycja jednak zregenerowała, Plan treningowy, skupienie na kondycji, e, zastosuj do wyjściowej jedenastki, Tak jest jak najbardziej. Yy, dobrze moi drodzy, no to przysimulujemy może jeszcze z dwa mecze, zobaczymy co tutaj się da zrobić. Nie wiem, nie, wiem, nie działa mi budżet, nie, nie, nie. chciałem zrobić jakieś pierwsze transfery, okazuje się, że nie mogę, więc na razie musimy polegać na tym co mamy i poczekać do jakby... Do zimowego okienka transferowego, na to wychodzi. Yy, dobrze, gdzie są ci już sprawdzeni zawodnicy tutaj? Yy, który to był? To nie był ten, to był ten, tak? To był chyba ten, tak jest, dobra, bo on był tutaj. Yy, ten jeszcze nie, ale on tutaj już... Ojeju, no dobra, rac raczej mi się wydaje, że to 4-0 też mogło być winą właśnie bramkarza niskiego dosyć. Ja wiem, że niby rozmiar nie ma znaczenia, ale na bramce trochę ma. Yy, dobra, lecimy. Następny prawdopodobnie ostatni meczyk, No mówię, chciałem zrobić transfery. Chciałem tutaj się pobawić tą karierą, a jestem tylko wkurzony yy, tym, co się dzieje, bo po prostu nie ogarniam tego menu. Ja się muszę nauczyć na nowo menu. Wkurzają mnie już te raporty, bo pokazują mi, że mogę zrobić yy, Ale tak naprawdę nie mogę nic sprawdzić. Nie mogę totalnie nic tutaj yy, tutaj jakby sprawdzić, nic mi nie działa. Yy, także no, nie wiem, to jest, nie, nie mogę w ogóle tych yy, raportów, tych zawodników, żeby było to gdzieś osobno w wiadomości. Nie ma tego, chociaż było zawsze. I to było o Cole Clue ten, co gra przeciwko nam. I to mnie najbardziej wkurza, że po prostu nie ma czegoś takiego, że to się wchodziło w biuro i to było ok, no bo się widziało wszystko, tak? No a teraz jest po prostu. No, syfkiła i mogiła. No co mogę powiedzieć? No dobra, no na razie jesteśmy na ósmym miejscu. Mam jedną bramkę strzeloną. Gramy teraz u siebie przeciwko Swindon, który jest pod nami. E, także tak, no są w miarę wypoczęci ci zawodnicy. Nie mogę na razie e, narzekać. Czekajcie, czy ja mogę w ogóle wziąć konferencję prasową? Oczywiście, że nie, ale najlepsze to, że po simulacji nie mogę wziąć konferencji. To jest dla mnie. To jest dla mnie coś i złego. No ale dobra. Konfiguracja, tylko może stroje zmienimy, co? Bo tutaj widzę, że Swindon e, zmień strój, Swindon ma jakiś taki. No niech wezmą czerwony, no będzie się przynajmniej bardziej odróżniał. E, niech zagrają w tych czerwonych. E, dobrze, szybka symulacja. Zobaczymy, jak to teraz wypadnie. Czy będzie lepiej, jeżeli chodzi o drugą ligę, tak jest! Barry! 1 do zera wygrywamy w drugiej lidze, także na razie nie mamy złego startu. Dwa zwycięstwa w dwóch meczach. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, pomimo że nie zrobiliśmy żadnych takich ciekawych transferów. Dobrze, plan treningowy. No tutaj na razie no muszą się skupić na kondycji mojej podstawowej zawodnicy, bo ten skład na razie jakimś cudem działa. W ogóle też mnie wkurza już to menu tutaj z transferami. Bardzo się tak jest, 5 poziomów wyżej, ale to nie o mnie. Po świetnym występie, kurde, nasz Bramkarz został zawodnikiem meczu. To jest akurat fajna nowość. Spoko. No dobrze mój budżet dalej się nie zmienił jakby, nie, tak jakby wydatki w tym sezonie 2 miliony, ale najlepsze jest to, że to, to co mnie dalej jakby wkurza, że nie mogę, że nie mogę zrobić tych, tych wideo no także moi drodzy, no niestety pierwszy sezon musimy zrobić bez transferów, bo po prostu nie mam pieniędzy, no taki jest skąpy zarząd Januszy, no niestety, no, no nazwa jednak yy, sama zobowiązuje, otrzymano ofertę yy, Dalton, to jest wypożyczenie, wykup, to na razie nie, na razie się nie pozbywamy, na razie nie pozbywamy. Tam była drużyna tygodnia, żeby sobie zobaczyć, czy jest jakiś... Tak, jest Car. Eee, drużynę tygodnia dostał czwartej lidze. Także bardzo solidnie, bardzo fajnie. Eee, dobrze, my teraz mamy mecz z Carlyle. Dobra, i to niech będzie ten ostatni mecz. Jak tam zespół wygląda? Czy jest w miarę eee, wypoczęty, czy nie? No, nie? Nie pomaga to, także muszę tutaj trochę mimo wszystko rotować moim składem. Musimy tutaj Hopkinsa wyrzucić. Dickinson też musi odpocząć. No musi wejść Clark, Murray musi zostać. Tutaj musi wejść Gray, No nie wiem, tak to na razie tak to na razie musi wyglądać, bo po prostu widzę, że nawet jak się ustawia kondycję, to i tak to nie działa, więc to nie ma absolutnie, absolutnie żadnego sensu, bo mają ustawione na, na kondycji i dalej to jakby nie, czy już nie mają tego na kondycji. No, no nie, bo teraz się zmieniło, ale no ci podstawowi mieli skupienie na kondycji, no ale dobra, to zrobimy, może tak, skupienie na kondycji, ustaw dla wszystkich graczy, żeby nie było, potem to będę pamiętał, żeby zmieniać, że to jest nieintuicyjne i pewnie o tym zapomnę. No ale dobrze, przejdźmy do meczu z Carly, który zagramy, niestety, niestety trochę takim, a gdzie w ogóle mogę na przykład transfery? Aha, turniej młodzieżowy właśnie się kończy, no dobrze, moi drodzy, ja sobie to rozegram poza wizją, na przykład na, na najwyżej na następnym odcinku dam wam znać. Co i jak, ile mi zostało ten turniej akademii? Jeszcze, ile mam? 7 dni. No to po tym meczu, jak sobie skończymy odcinek, to sobie, e, to sobie e, zrobimy. Rozważę Twoją prośbę. Aha, bo to jeszcze nie przesymulowało. Ja myślałem, że to już przesymulowało do meczu. No to nie, nie, nie dziwię się, że oni byli zmęczeni. No ale dobra, no to czekajcie, niech wróci Dickinson, bo widzę, że mogę tutaj trochę wrócić do, do tych podstawowych zawodników. No nie wróci Bowen, nie wróci North. Eee, czy mój prawo obrońca jest w miarę wypoczęty? Nie, no tutaj musi zagrać Gray akurat. Bowman może niech zagra? Nie, no niech Brooks zostanie. Barry ostatnio zdobył bramkę, więc też niech zostanie. No dobrze, tak, zapisujemy takie zmiany, Wejdziemy w miarę tutaj optymalnym składem. Także dobrze, analiza drużyny. Mm, adieu, adieu. Eee, no dobrze, ósme miejsce mają. Eee, turniej, wiem, że się kończy. Dobra, dzień meczowy, nowe raporty skautów, mnie to jakoś nie obchodzi. Dobrze, mamy mecz z Carlisle. Mamy mecz na wyjeździe, i wiecie co? Ja sobie tylko zmienię koszulki, bo chcę zobaczyć na przykład e, w tych czerwonych, powinno wyglądać dobrze. Albo najpierw, na, nawet, zagramy w tych. O, tutaj to logo trochę nie pasuje, no ale już trudno. E, tutaj podstawowy, oczywiście. E, no i co, moi drodzy? Szybka symulacja, ostatnio to zadziałało. 1-0. Działało, więc zobaczymy jak będzie teraz. Czy damy tutaj radę? Wygrywamy! Proszę bardzo! Murray w 11 minucie oraz Barry Dickinson nie trafia karnego tutaj niestety. No ale Janusze wygrywają kolejny mecz! I umacniamy się na pozycji lidera. 3 strzały celne, dwie brameczki, 2 do jednego. Nie zachowaliśmy czystego konta, ale jest, jest bardzo dobrze. Jesteśmy aktualnie na miejscu trzecim. Będziemy walczyć z shuttle town oraz Barrow. No patrząc na to, że jak nie mamy transferu, oczywiście ta drużyna nie wygląda źle. Brooks ma kontuzję. O nie, ile? Ile masz tej kontuzji? Oczywiście nie mówią mi tego, no ale dobra, musi wejść Bowman w takim razie. Ile ma mój zawodnik kontuzji? Czekajcie, powiadomienia. Sztab medyczny, właśnie kontuzja na ile? Na dwa miesiące! Ajajaj, no to niedobrze. To niedobrze, to nie wygląda zbyt dobrze. No niestety, no musi Brooks zejść tutaj na, na dalszy plan. No więc, tak moi drodzy, trochę chaotyczny pierwszy odcinek, trochę dziwnie to wyglądało. Ja dalej nie, nie, nie lubię tego nowego menu, żeby nie było. Panie trenerze, chciałem panu trenerowi bardzo podziękować, no imponujący występ. Nie zestraj się. Eee, tak, także no bardzo chaotyczny pierwszy odcinek. Dalej mi się cholerę nie podoba yy, to, co, yy, to, co nam się tutaj yy, prezentuje jakby, także no co, będzie się trzeba uczyć, a także moi, yy, będzie się trzeba uczyć. No i okej, okay, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym materiale. Yy, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wam się podoba jak wam się podoba yy, pomysł z tym, że tylko darmowych zawodników będę sięgał do drużyny i będę chciał tutaj z nimi odnosić. Jak największe sukcesy, mam nadzieję, że to jest ciekawy pomysł, ciekawe wyzwanie, no ale jak widzicie w pierwszych y, momentach nie mogę tego zrobić, ponieważ nie mam budżetu, no Janusze bardzo mocno poskąpiły, y, także trzeba sobie radzić na razie z tym co mamy, mamy na razie zaplecze Akademii, to mi się podoba, no, mam nadzieję, że Akademia się już tak bardziej y, rozwinie, y, także już tych zawodników będę mógł sobie powoli... Powoli tutaj sobie przenosi. Tutaj jeszcze, ile zostało 8 tygodni, myślę, że już tych najbardziej wschodzących będę starał się przenosić do drużyny i nimi grać. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Na razie i cześć.